tej pierwszej celi widzą Państwo taką wnękę. To były tak zwane karcery. Tych karcerów jest więcej. Niektóre się z nich udało odkryć. Proszę Państwa, to były właśnie takie karcery, do których wtrącano podsądnych w celu wymuszenia zeznań. I do takiego karceru wtrącono łupaszkę, siedział tam 6 dni i 6 nocy. Wnętrze było jeszcze nawet niższe niż obecnie, było na takiej podmurówce, wysypane albo ostrym szkłem, albo miało takie bardzo szorstkie ściany. No, wiadomo, wypełnione też fekaliami. Łupaszko po przesiedzeniu tego prawie tygodnia wypadł jak kłoda, bo człowiek nie mógł tam ani się wyprostować, ani usiąść, ani stanąć. Drętwiał, bardzo szybko tracił poczucie czasu, więc same takie tortury, no powiedzmy pasywne, no były straszne. I to, jak Państwu powiem, jak wyglądał dzień, same warunki więzienia, sam rygor więzienny, no, mógł człowieka złamać. Tutaj, proszę Państwa, cela generała Fildorfa. O tym, jak się zachowywał generał Fildorf w czasie śledztwa, wiemy od jego współtowarzysza celi, którym był Levin Haim, Żyd i rabin. On właśnie po wyjściu z więzienia poszedł do wdowy po generale Fildorfie i powiedział o jego postawie w więzieniu. Powiedział, że takich więźniów jak Fildorf było może tutaj 10. Komuniści go nie bili, śledczy go nie bili, bo wiedzieli, że on jest odporny na ból i bicie nic nie da. O jego usposobieniu takim bardzo wręcz brawurowym świadczy taka anegdota, taka historyjka z więzienia. Fildorf nie miał butów, żeby pójść na proces. Pożyczył je od współwięźnia i po usłyszeniu wyroku, ogłoszeniu wyroku, zwrócił je z karteczką hahaha, kara śmierci. To był tego typu człowiek, zresztą żona i córka również. Podobno tylko raz Fildorf się rozpłakał, kiedy w czasie śledztwa jakiś funkcjonariusz zamachnął się na niego i on powiedział mnie: bij mnie ty sowiecki pachołku, mnie, który zobacz na moje usta, zęby, które straciłem w walce z Niemcami. Mówi, teraz bij i ty. Ja im odpłaciłem, mówi, a ty zostaniesz z tym, co masz. I wtedy zapłakał, tamtemu ręka opadła, nie odważył się. Nie odważył się go uderzyć. Jeśli chodzi o sam moment śmierci, samą egzekucję Fildorfa, podobno rozrobiono, on zginął, no to też jest właściwie wbrew prawu, dlatego że jako wojskowy powinien być rozstrzelany. Natomiast on został powieszony, co było jakby dodatkowym takim elementem pohańbienia. Zrobiono to na tyle nieudolnie, że Fildorf podobno męczył się na szubienicy 20 minut. Dusił się na szubienicy.